Cześć, słuchajcie, wracamy z powrotem do pustynnej inwazji. Trzeba naprawić tutaj te szkody, które nam wyrządziły koruptrony w poprzedniej bitwie. O, właśnie zobaczyłem, że straciliśmy też Healing Warda, który tutaj był postawiony. Co jest rzeczą dosyć smutną. Czemu kusznicy z powrotem nie wracają? To mnie zastanawia. Rycerze, proszę jak najszybciej tutaj też wrócić. Tutaj mamy jeszcze dwóch pracowników. Dobra. Tunel, budowanie, czyszczenie. Tu wszystko wyzbieraliśmy, więc już nie ma nawet po co wracać. I chyba na ten moment też nie będziemy gdzieś wybiegać tam w przód. Zastanówmy się tylko, jak można ponaprawiać te wszystkie rzeczy. Tym bardziej, że mamy dosyć mało czasu. Tutaj też są porozrzucane bloki, to trzeba wszystko wysprzątać. Dobra, ten tunel jest w miarę ogarnięty. Tutaj trzeba pousuwać tylko te rzeczy i teraz przeciągnąć go. O, co jest? Nie chce się dać przeciągnąć. To ciekawa sprawa. O, jest, dobra. Cyk i cyk. No dobra, zobaczmy. Tutaj już zbudowaliśmy tę pierwszą kolumnę. Oczywiście te drewienka widzę, że będzie trzeba teraz też pobudować w drugą stronę. I tutaj będziemy musieli zburzyć tą resztę. O, posprzątali. Dobra, to zostawimy tutaj na sprzątanie tych rzeczy. Oczywiście zadanie naprawy musi tutaj być i czuwać nad tymi naszymi murami. O, część bloków jest uszkodzona, więc od razu mogą je naprawić. Tylko tak. Tutaj nam odpadł jeden klocek. To na razie uzupełnimy go takim zwykłym. Tutaj pouzupełniamy. Healing Warda mimo wszystko z powrotem sadzę tu. I teraz. Teraz wypadałoby poustawiać te merlony. Na przykład w taki sposób. Tutaj jeszcze takie dodatkowe wsparcie może. Albo nawet inaczej zróbmy. A, żeby to tam troszkę chociaż wyglądało jakoś. Uzupełniamy tutaj te luki. Teraz podwójne merlony. No i dobra, spoko. I tutaj mamy merlonik, okej. No wiadomo, nie wygląda to zbyt pięknie, ale mam nadzieję, że da radę. To mnie tutaj martwi, bo tutaj strasznie zostało wyżłupane. To po prostu trzeba chyba zabudować jak najszybciej. Tylko teraz, żeby to też jakoś w miarę wyglądało. Znaczy wyglądało tak naprawdę, żeby to w miarę działało, bo jak tak bez sensu tutaj poukładamy te klocki, to też nic z tego nie wyjdzie. No dobra, na razie nie będzie coś takiego. Też bym chyba tutaj wzmocnił Merlonem. Może o tak i tutaj tak. No i co, i chwila ogarniania i zostały 2,5 minuty. Abry, które chodzą i nie mają co robić, nie rozumiem w sumie czemu. Roboty jest przecież mnóstwo. Ale wiadomo, tutaj jest limit na zadanie budowania, więc też nie dziwne. Więc wróćmy do tuneli. Ktoś musi tutaj pozyskać z powrotem piasek, żeby go przerobić na kamienie. To zamykamy, to zamykamy. Muszę sobie tutaj mapę, znaczy tą kamerę wyprostować. Tutaj mamy do ściągnięcia.
No i tutaj dosyć sporo zostało. Ten dolny został bardzo ładnie wyczyszczony. Ale to nie wszystko. Wyczyścimy sobie jeszcze tu w tą stronę. No i można zrobić w sumie taką ścieżkę tutaj. O. Niech to sobie tak wygląda. No i została minuta 10. Trochę mnie to stresuje, że tak mało czasu jest. Jeszcze tutaj możemy wyciąć. Dobra, ten górny tunel na razie sobie odpuścimy. A słabo tutaj ta zabudowa wygląda. Trochę bricktrony poszalały. Bo niestety nie będzie jak się dostać do tego wszystkiego. Zobaczcie, one nie mają teraz jak budować tutaj na dole. Dobra. Może teraz to coś da. Dobra, bo tutaj cała pielgrzymka wyszła, żeby budować te merlony na zewnątrz i te bloczki. Rozumiem. Wiesz co, odstaw to, odstaw to. Ty już czekaj, ty już czekaj. Ty też to odstaw. Już tu mi się przydadzą kusznicy. Ojej, jeden warlock, 4 minitrony i 4 bricktrony. To będzie bitwa. To nie taka wcale łatwa. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze ich tam na horyzoncie nigdzie nie widać, to jest jakiś plus. No i odłóż ten kamulec. Tu idź na łucznika, ty też idź na łucznika. Ty wyrzuć te śmieci. O, dobra, mamy 4 rycerzy, tak, zgadza się. I co? No i nie widać przeciwników za bardzo. Rycerzy wyślemy tutaj na zewnątrz. Damy tutaj jedno zadanie posprzątania tego wszystkiego, żeby nie potracić. No i mamy 3 łuczników. Oho, idą. Teraz zobaczymy, kto idzie. Koruptrony idą, no dobra. Wizard poszedł tędy. Dobra, to ściągniemy go pod te sentinele. Ci tutaj sobie dają radę. Najgorzej, że tym patapom tędy idzie. Oj, coś mi się tu kliknęło. Dobra, szybko do boju. A! Dobra, działa. Jeden dostaje dosyć mocno. Niech trochę się podleczy. Dobra, jakoś to idzie. O, mamy nową dermę jeszcze. Ty już tam sobie idź buduj. No tu się jakiś dramat teraz zrobił. Dobra. Czy on może... Nie, on nie podejdzie bliżej, cwaniak jeden, no. No, jeszcze tutaj zwykła derma się przestraszyła. Dobra. Udało się. No i dobra, patrzcie, udało się wszystko. Także dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że uda się jeszcze kolejną odbudowę zrobić w kolejnym odcinku. Także do usłyszenia, cześć.